Dlaczego w ogóle to spotkanie? Od tego zacznę. Nie zdradzajmy jeszcze z kim, ale dlaczego to spotkanie robimy tu, a nie właśnie w centrum? Dlatego, że tu jest sala, która jest bardziej przystosowana do spotkań niż w naszym Centrum Kultury. Czyli mówimy o sali konferencyjnej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tak, tak. No to tym razem tradycyjnie poprowadzi to Maciej Szupiluk, czyli nasz najbardziej chyba znany w regionie bibliotekarz. Dodatkowo filozof i były myśliciel. Wokalista Back to Reality, który zaprosił gości z każdej dziedziny kultury, na przykład Marcin Kalicki. Jest multiinstrumentalistą, też kompozytorem, Jacek Dyglewski, który jest fotografem, oraz Łukasz Wenda, który jest osobą, która dba o dziedzictwo kulturowe. Jest to, jak nazwa mówi, trzy spojrzenia, czyli spojrzenie z każdej dziedziny sztuki na temat kultury, na temat życia społecznego, tego, co nam się tutaj dzieje w regionie. Coś, co jest tak naprawdę dla wielu z nas ważne, chociaż tak naprawdę mało o tym się mówi. Niestety, w kampaniach wyborczych też o kulturze się nie mówiło, więc postanowiliśmy... No właśnie, czy znamy jakichś artystów, którzy startowali w kampanii wyborczej? Myślę, że nie, ale też kandydaci. Czy to chodzi o region, czy o cały kraj, praktycznie kultura nie istnieje. Muzyk, działacz kultury i poeta prowadzący, tak, i jeszcze w dodatku fotograf. No, malarz, mieliśmy rok temu malarstwo. Czekamy na kolejne spotkania? Tak, no co roku robimy, więc myślę, że to jest czwarta edycja, więc czeka nas jeszcze piąta za rok. No to jeszcze na koniec plakat. Tak pięknie wygląda. Kuba Piesta projektował. Pozdrawiamy Kubę i tak. Zapraszamy Państwa do Terespola. Nie dzisiaj, ale zawsze. Pozdrawiamy. Tak. Marcinie, Pana spojrzenie na kulturę będzie polegało na czym? Moje spojrzenie? Muzyczne, tak. Typowo. No właśnie, jak to się zaczęło? Muzyka, bardziej filmowa, ilustracyjna. I będę pokazywał na przykład, jak się ją tworzy, bo zagrać tego to się chyba za bardzo nie da w jedną osobowo. Posłuchać. Także będę próbował pokazać publiczności, w jaki sposób powstaje taki utwór. Jak to się, Marcinie, u Ciebie zaczęło, ta przygoda z muzyką? A to tutaj siedzi, jest z nami tutaj pewien kolega, który spowodował to, że się w ogóle odważyłem robić coś takiego po latach, bo robiłem to wcześniej. Chodziło mu o muzykę do filmu, który będzie robił. Powiedział, że mamy rok. Tak więc spotykaliśmy się kilkakrotnie i on przypominał, pamiętam. I tak szło. W końcu złożyłem sobie komputerek, zakupiłem oprogramowanie, ruszyłem i tak niechcący powstała przez 4 miesiące, oczywiście nie trwało to w jeden dzień, 4 miesiące i powstała płyta po prostu, która jeszcze nie jest wydana. Piosenki, czy to utwory, czy to teledyski, czy to muzyka filmowa, że tyle tego, że jeszcze da się coś stworzyć nowego, jakieś nowe akordy, nowe zespoły liter, zbiory tych liter, nut, że to się da to zrobić. To jest trudne. Jest coś nowego wymyślić? Jest trudne, ale powiem szczerze, że nawet zacząłem szukać, bo oczywiście pierwszymi słuchaczami była moja rodzina. Tak więc rodzina szukała w tych utworach jakichś moich inspiracji innymi artystami, typu Wangelisem, Żarem i tak dalej. No i co się okazało, że robiąc te utwory w ogóle nie zwracałem uwagi na nic, jeśli chodzi, nie inspirowałem się żadnym z nich. I się okazało, że jest to mimo wszystko, jakieś fragmenty są tam z tych moich wielkich guru muzyki elektronicznej, ale generalnie nie przypomina to ich twórczości zupełnie. Jest to tak zwana polska wschodnia nuta. Dokładnie, ja to się nawet śmieję z samego siebie, że dałem sobie taką ksywkę, tak żeby trochę luzu wprowadzić, Wangelis z Podlasia.